Hejka kochani, witam was. Chciałam właśnie nagrywać filmik, korzystając z okazji, że ja się śpię, a ja się obudził i tak pomyślałam, w sumie nagram vloga. Jest godzina, teraz wam powiem, o której vloga zaczynam, godzina 17, ale chcę zobaczyć, może mam jakąś ochotę teraz, żeby nagrywać vloga, więc zobaczymy, czy wyjdzie. No, Jasiu, nie uciekaj, pokażę wam, jaką on ma boską fryzurę, jak się obudzi. Pokaż, jakie włosy w każdą stronę ci stoją, o, dziecko. Jasiu, chodź do mamy. Chodź do mamy, no. Jeszcze się nie rozbudził. Chodź do mamy, mój ty chłopaku piękny. Mój ty. Ojej, dobra, idę. Idę się poprzytulać z synkiem jeszcze. Dominika ciągle nie ma, a ja... Teraz jest najlepszy czas, żeby nagrać filmik. Właśnie chciałam, ale Jasiu się obudził. No i co, czekam, czekam. I pewnie Dominik będzie, jak się ciemno zrobi. Takie mam szczęście. Oby nie. Co ty robisz? Synku? Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Chodź do mamy. Tak. Widzicie, w Dzień Kobiet nawet synek nie chce przyjść do mamy. Ej, synek, zostaw siostrę. To twoja siostra. Zostaw, zostaw, zostaw. Już tutaj, kurde, przepychanki między rodzeństwem. Brat chce zgnieść siostrę. Co, synku? Gdzie tata? No, ale nie chcę wam tu marudzić, więc dzisiaj jest Dzień Kobiet. I co, mam nadzieję, że spędziłyście ten dzień miło. Zresztą tak jak każdy powinien być miło spędzony. Ale wiecie, jak to różnie bywa. No. Ja sobie teraz siedzę, dzisiaj taki jakiś leniwy dzień mam bardzo, nic mi się nie chce, szczerze mówiąc. Przez pół dnia padało, ja próbowałam się położyć spać w domku. Przez to, że mi się też nie chciało, szczerze mówiąc, ja wychodzę z nim codziennie na spacer, nieważne jaka pogoda, nawet jeżeli pada, to ja z nim wychodzę na spacer. Ale dzisiaj właśnie bardziej wygrało to, że mi się nie chce, niż to, że była brzydka pogoda. A nagle tutaj, jak ja się zasnął, o 15 wyszło piękne słoneczko i mi się zechciało iść na dwór. Myślałam, że spadnie zaraz Jaś. No. Ja się zasnął, wyszło słoneczko i akurat jak nagrywałam, to cały czas mi świeciło. Ale mam nadzieję, że wyszło ok. I czekamy cały czas na tego Dominika. Chcę nagrać ten film, dlatego tak na niego czekam. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze nagrać, bo nie lubię nagrywać z lampą. Miałam lampę, ale szczerze mówiąc, ja wolę to dzienne światło. Więc no, mam nadzieję, że mi się jeszcze uda nagrać. Jak nie, no to zostało jeszcze jutro, ale no tak średnio chciałabym jutro nagrywać. Bo jutro właśnie już muszę się spakować. I dzisiaj będę się pakowała i Jasia do Zakopanego, bo jedziemy w poniedziałek. A w piątek wyjeżdżamy do mojej siostry, do Wrocławia jedziemy. Dlatego, że no Dominik ma studia i po prostu będziemy tam w piątek, sobota, niedziela. I w poniedziałek rano pojedziemy już do Zakopanego. Więc nie mogę się doczekać. Ale właśnie chcę wam nagrać filmiki. Już mam filmiki na piątek, na niedzielę, na wtorek, czwartek, no i jeszcze na sobotę. Więc później będą się pojawiały pewnie vlogi z Zakopanego. Ale teraz muszę właśnie popracować bardziej na tym, żeby coś wam się pojawiało. A tu idzie do mnie Jaś z moim telefonem. Jest, chyba przyszedł Dominik. Ktoś wszedł do domu. To był Dominik. Dobra, ja już filmik nagrałam. Mam nadzieję, że wyszedł. Jak nie, to będę musiała jeszcze jutro. Tutaj są piękne kwiaty, które dostałam od Dominika. O, i właśnie mi się przypomniało, że nie zrobiłam miniaturki. Dobra, robię szybką miniaturkę. Dobra, miniaturka zrobiona. Biorę dwie ładowarki od telefonu i od aparatu. I lecę do chłopaków. Muszę jeszcze kwiaty wziąć, bo... Zaraz mi tu zwiędną, bo jeszcze je nie wsadziłam do wody, ale są przepiękne moje ulubione kwiaty. Hej kochani, witam was w drugi dzień vloga. Dzisiaj mamy piątek i ja dopiero pakuję nas na wyjazd. Dominik już jest spakowany, ja też już jestem spakowana, ale teraz czas spakować Jasia. No i właśnie to robię. Zastanawiam się, ile wziąć, bo wiecie,
lepiej wziąć jednak więcej, no bo to jest dziecko i wiecie, jak ktoś z dziećmi coś je, coś tam, tu mu się pielucha przeleje, więc no, pakujemy się i dzisiaj jedziemy do Wrocławia, a później do Zakopanego, więc super, ja się niosę sobie tutaj sieć. Mam tutaj trochę też nowości od mojej mamy. Trochę Jasiu dostał ciuszków teraz i tak pomyślałam, że jak wrócimy, to wypiorę to i może nagram wam jakiś haul, co wy na to, z ciuszkami dla Jasia, bo ja też to ostatnio coś trochę mu kupiłam, więc pomyślałam, że może nagram. Dajcie znać, czy byście chcieli taki filmik. Dosyć fajne tutaj są ciuchy, nawet z Primarka. Dobra, idę pakować dalej. My już jesteśmy na spacerku. Myślałam, że Jasiu śpi, ale nie śpi jeszcze. No i chodzimy sobie, teraz jesteśmy w parku. Jest bardzo ładna pogoda, jest cieplutko, ubrałam ja sobie już taką cienką kurtkę, bo jest u nas nawet 11 stopni, tato mówił, więc bardzo, bardzo ciepło. A on leży w śpiworku, więc może mu być w tym śpiworku po prostu za gorąco, jakbym mu ubrała jeszcze grubą kurtkę. Ciężko. Dobra, pokażę wam Jasia i idziemy dalej. Halo! Cześć! Zaraz zaśnie. Dobra, lecę. No, my już jesteśmy w aucie i jedziemy do Wrocławia. Jasiu tam siedzi sobie w tyłu. A my teraz, Dominik tankuje auto. I jedziemy. Nie odzywałam się, bo musieliśmy się jeszcze dopakować w ogóle i wiecie, tyle zamieszania z tym. No ale jedziemy i miałam taki problem z tą rutyną, właśnie zaczęłam wam mówić, ale tam Jasiu zaczął rozrabiać, musiałam przerwać, ale miałam taki problem z tą rutyną, nie chciała mi się wgrać. Zapisywało się normalnie na komputerze 9 minut, a na YouTube wgrywało się 6, taki ucięty film. I nie wiedziałam dlaczego, ale już jest okej, chyba. Jeszcze muszę tylko zmienić, bo muzyka mi się przesunęła, nie wiem dlaczego. I w momentach, kiedy mówię, to jest głośna muzyka, więc muszę to też zmienić. Ale po prostu tyle się nadenerwowałam nad tą rutyną i dlatego ciężko jest nagrywać takie filmy, powiem wam, bo mnóstwo rzeczy trzeba zrobić. A tutaj wiecie, vlog to jednak o wiele łatwiej, ale sobie coś kupiłam, co mi bardzo ułatwi nagrywanie i w ogóle. Zaraz wam pokażę. Więc kupiłam dysk w końcu, bo już nie mam miejsca i strasznie mi to przeszkadzało i dlatego był case. Taka promocja, więc mam dysk i zewnętrzny i będzie teraz spoko już. Hejka, cześć kochani, mamy dzisiaj sobotę, 10 marca, zapomniałam, który mamy miesiąc. My jesteśmy aktualnie we Wrocławiu, Dominik jest na studiach, a ja właśnie wróciłam do spaceru z Jasiem i robię obiad. Więc tak, jak się Jasiu obudzi, to powinien już obiadek być. Mam przynajmniej taką nadzieję, że już będzie, jak się Jasiu obudzi. No, a teraz ja sobie siedzę. I w sumie co? Nudzę się, oglądam YouTube'a. Nie mam nic do roboty. Dominik jest z nami już. A jedziemy teraz do sklepu. Nie wiem, czy mam mówiłam, ale musimy pojechać do sklepu. Jasiu też tam z tyłu jest. I zaraz wam pokażę, co ja robię. Patrzcie, przesyłam filmik, bo u mojej siostry w ogóle zasięgu nie ma. I przez chyba pół godziny 1% był. Więc teraz mam już 18, a dopiero przed chwilą włączyłam komputer i mam nadzieję, że jak dojedziemy na miejsce, to już się prześlę, chociaż połowa filmiku, bo wtedy to połowa w drugą stronę będzie szła. Halo, kto dzisiaj wstał o 12 godzinie? O 12.
łobuz ma. Ejka kochani, w kolejnym dniu to będzie taki vlog, wiecie, z paru dni, właściwie urywki. Ale właśnie pomyślałam, że nagram taki, bo przez jakiś czas nie będą się pojawiały vlogi, więc no, żebyście byli zadowoleni, to właśnie nagrywam taki, a nie mam zbyt wiele czasu, żeby nagrywać długi, długi vlog. Więc mamy 13:38, ja się dzisiaj wstało 12, ja o wiele wcześniej, ale go nie budziłam, bo poszedł późno spać, więc teraz siedzimy, zjedliśmy przed chwilą śniadanie i pobawiliśmy się i zaraz ubieramy się i idziemy na spacer, bardziej nie na spacer, ale na plac zabaw pobawić się. Patrzcie, ile dzisiaj jest stopni, masakra. Tak ciepło, ale to super i jest piękne słoneczko, więc zaraz idziemy na plac zabaw. Yes! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Yes, yes, yes! Dzieci. Przyjechaliśmy do mojej siostry i przyszliśmy na, idziemy na spacer, taki szybki, żeby tylko Jasiu zasnął i wracamy zjeść obiad. Dominik koniecznie chciał iść do jakiejś pizzerii jeszcze, więc przyjechaliśmy. Mam nadzieję, że będzie dobre, Domin. Mam nadzieję.